Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy partię cieplutką, najgorętszą z Wajkan Z, białym Ikarusem, czarnymi mamy Diarów. Partia pozornie nieciekawa, pozornie się nie dzieje, ale jednak patrzmy, jak Carlsen ogrywa zawodników środkowej czołówki. Nie gra D4. Gra skoczek F3, D5. Skoczek F6 i teraz C4. Spodziewał się, że mamy Diarów, może grać przyjęty gambit hetmański. DC4, E3, E6, goniec C4. Goniec C4, C5, no rozwijamy figury A6, B3, B6. Zbił, w ogóle się nie przejmował. Ale to, no. I tu czarne straciłyby. Dlatego najpierw wymieniły hetmany. I białe mają takie jedno tempko rozwojowe. No może dwa. Pozycja jest idealnie równa. Nic się specjalnego nie dzieje. Czarne powinny podciągnąć króla do pola E7. Wymienić konisie, wieżę i go obremi. Tu powinny czarne wymienić białopolowe gońce. Zamiast tego szukają czegoś więcej. To nie o to chodzi, żeby grać na remi czarnymi z Carlsenem, ale no... Czarne za chwilę przekroczą margines bezpieczeństwa. A3. O. Białe mają pole C5, a czarne w tym czasie osłabiły swoją strukturę pionów. Forpoczta. Te pionki są na białych, podobnie jak goniec. I to, że pion przeszedł za 3 na A5 jest korzystne dla białych, bo skoczek z C5 atakuje pola A6, a skoczek z C4 nie atakuje pola A3. Ten manewr warto zapamiętać, on jest powtarzalny. Często się zdarza. Białe wzięły piona. I teraz czarne, żeby nie grać bez piona, muszą zrobić kombinację. Kombinacja się skończyła. Jaką czarne mają rekompensatę? Czarne mają rekompensatę w postaci falangi pionów, które idą. Ale najpierw trzeba wieżę przerzucić, żeby skoczek przychodząc na C5 jej nie zamknął. Gońce lepiej było wymienić za gońca. E5. Bardzo dobry ruch. Nie dlatego, że grożą widły, ale dlatego, że piony idą szybko do pola przemiany. Bardzo dobry ruch. I teraz pozycja jest taka, że czarne muszą robić serię praktycznie jedynych posunięć. Król E5. Król idzie prowadzić piony. Ma blisko do pionów na skrzydle hetmańskim. A6. Wieża A2. Patrzy na piona, nie puszcza go na A7. Goniec C6. I teraz czarne robią decydujący błąd. Zagrały H5, jak gdyby zagrały E3. Goniec B5. Król naprzód. I tu czarne dają wiecznego szacha. Biały król nie może iść do przodu. Bo tu się wieża chapnie, a potem powróci tam. A dwa piony teraz będą szły. Po H5 białe wygrywają. Czarne nie zdążą. Zwracamy uwagę, że pion został na E4. HG4, HG4. Goniec zyskał tempo, z tempem odszedł, odblokował wieżę. Pion B idzie. Goniec jest piękny, strzela na dwa skrzydła. O, proszę, jak pięknie strzela. F4, B5. Czarne pionki mają 6 posunięć, białe 5. I jeszcze dodatkowo goniec kontroluje pole. B6. I tu jak grądz jasnego nieba
Nastąpiło skoczek E4 i mamie Diarów się poddał. No niestety. Dwa pionki dochodzą bez pomocy lekkich figur, więc można oddać skoczka i nie ma jak złapać piona. Bicie piona nie pomaga, pchnięcie nie pomaga, bo go nie zbije. Nie ma czasu napadnąć na gońca, bo tu dochodzi hetman. O tu zgrzeszył. Pchnął piona, który bezpośrednio nie stwarza gruźb promocji pionów. Chciał te piony wymienić, żeby piony zniknęły. Wtedy te dwa piony, jak zabiorą jedną figurę, to powinno się skończyć remis. Drgnął i przegrał. Bardzo dobra partia, typowa dla stylu Carsena. Zmusił przeciwnika do wykonywania serii jedynych posunięć. I jednego z tych jedynych posunięć mamie Diarów nie wykonał. I to wystarczyło. Dziękuję za uwagę.